Cześć! Zapraszam Was na kolejny odcinek projektu Gran Turismo, który poświęcony jest bezpiecznej prędkości przy wyprzedzaniu. Większość z Was wie, jakie są dopuszczalne prędkości jazdy na poszczególnych drogach w naszym kraju. Nawet trzymając się bardzo rygorystycznie przepisów, każdy musi prędzej czy później kogoś wyprzedzić. Co wtedy robić? Czy kurczowo trzymać się przepisów określających maksymalne prędkości w danym terenie? Czy jednak zdać się na zdrowy rozsądek i próbować zakończyć manewr wyprzedzania możliwie jak najszybciej? Sam manewr wyprzedzania należy do jednych z najtrudniejszych i najniebezpieczniejszych, z jakimi możemy spotkać się na drogach, szczególnie tych, które posiadają tylko dwa pasy, to jest po jednym w każdym z kierunków jazdy. Podstawą do poprawnego rozpoczęcia tego manewru jest zachowanie odpowiedniej odległości od wyprzedzanego samochodu. Po pierwsze, nigdy nie wiemy, co zrobi kierujący przed nami. Zawsze może niespodziewanie skręcić, zahamować itd. Po drugie, zachowując większą odległość, dysponujemy większą widocznością oraz mamy nieco więcej miejsca do rozpędzenia samochodu przed rozpoczęciem manewru. Tak czy inaczej, bezpieczną odległość powinno się określać nie w metrach, a w sekundach. W końcu, jadąc z większą prędkością, pokonujemy więcej metrów w tym samym czasie. Co więcej, większe prędkości oznaczają większą drogę ewentualnego hamowania. Z reguły uważa się, że bezpieczna odległość powinna wynosić minimalnie 1,5 do 2 sekund przy danej prędkości. Przykładowo, przy 90 km na godzinę dla czasu 1,5 sekundy odległość ta wynosi 37,5 metra. Także przy zakończeniu manewru wyprzedzania należy zachować bezpieczną odległość. Chyba nikt nie lubi, gdy nagle ktoś wjeżdża nam centralnie przed maskę. I tu możemy kierować się zasadą 1,5 do 2 sekund. Widzicie zatem, że chcąc bezpiecznie wyprzedzić dany pojazd, musimy pokonać odległość początkową pomiędzy samochodami, długość wyprzedzanego pojazdu oraz odległość kończącą manewr wyprzedzania. Przy wyprzedzaniu tira jadącego 90 km na godzinę, odległość ta może przekraczać 100 metrów, a to tylko odcinek, który musimy pokonać dodatkowo ze względu na sam manewr wyprzedzania. W tym czasie pokonujemy oczywiście jeszcze większe odległości, które są tym większe, im mniejsza jest różnica prędkości pomiędzy pojazdami. Od razu na myśl przychodzą słynne wyścigi ciężarówek na autostradach, które uwielbiają inni kierowcy. Abstrahując od tej formy wyprzedzania, chyba każdy ma świadomość, jak długo trwa taki manewr. No właśnie, jak długo? Wszystko zależy tu od różnicy prędkości. Przykładowo, zachowując prawidłową odległość przed wyprzedzaniem tira o długości 22 metrów jadącego 90 km na godzinę, która wynosi 37,5 metra, przy założeniu, że rozpędzamy nasz samochód do 95 km na godzinę w czasie 2 do 3 sekund, manewr ten będzie trwał prawie minutę i 10 sekund. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że wyprzedzanie trwające ponad minutę nie jest dla nikogo bezpieczne. Oczywiście, w praktyce prędkość zwiększamy dużo wcześniej, a przed i po samym manewrze mało kto trzyma się takich odległości od wyprzedzanego pojazdu, przez co czas wyprzedzania jest nieco krótszy. Jak wygląda to dla innych prędkości? Gdy rozpędzimy samochód do 100 km na godzinę, wyprzedzanie będzie trwało około 40 sekund, przy 110 nieco ponad 20 sekund, przy 120 około 16, a przy 140 tylko 14. Ten przykład związany był jednak z prędkościami autostradowymi. Prędkości osiągane na drogach krajowych są mniejsze. Przypuśćmy więc, że poza miastem chcemy wyprzedzić tira jadącego 88 km na godzinę przy zachowaniu ograniczenia prędkości do 90 km na godzinę. Ile będzie trwał taki manewr? Prawie 3 minuty. Znów, praktyka pokazuje, że mało kto trzyma odpowiednią odległość przed wyprzedzaniem tira, dlatego manewr ten trwa krócej. W praktyce samo minięcie 22-metrowego tira trwa tu tylko 40 sekund. Gdy tir jedzie 70 km na godzinę, a my wyprzedzamy go osiągając maksymalną dozwoloną prędkość, manewr ten będzie trwał nieco ponad pół minuty. Przy prędkości tira 60 km na godzinę nieco ponad 10 sekund, a przy 50 niecałe 10 sekund. Jak zwykle, są to tylko rozważania teoretyczne, które różnią się od rzeczywistości, model obliczeniowy jest niedokładny, część danych jest tylko szacunkowych, a wyniki zostały zaokrąglone. Tym razem mam jednak dla Was coś więcej. Wyniki testu wyprzedzania właśnie tira przez różne samochody osobowe. Test ten zainspirował mnie do stworzenia tego odcinka, a znalazłem go we francuskiej gazecie motoryzacyjnej, którą dostałem ładnych kilka lat temu. Dokładnie jest to wydanie z 2005 roku, także nie znajdziecie tu nowości, ale myślę, że zestawienie drogi i czasu wyprzedzania dla poszczególnych samochodów należących do różnych klas jest dosyć ciekawe. Tym bardziej ze względu na to, że wiele z tych samochodów ze względu na wiek w okolicy 12-13 lat możecie spotkać na naszych drogach. Sam test polegał na wyprzedzaniu tira przez różne samochody osobowe przy zachowaniu prędkości początkowej wynoszącej 90 km na godzinę oraz odległości bezpiecznej równej 1,5 sekundy przed i po wyprzedzaniu. W praktyce odległość ta wynosiła przed 37,5 metra, natomiast po minięciu tira była zależna od prędkości końcowej wyprzedzania. W
teście wzięły udział różne samochody, od aut miejskich poprzez kompakty, auta klasy średniej, minivany, SUVy, samochody klasy premium, po samochody sportowe. Wśród aut miejskich najlepszy wynik uzyskał Ford Fiesta z silnikiem 1.6 TDCi, który wyprzedził zestaw w ciągu 15 sekund. Najgorszy wynik z kolei zanotowała Kia Picanto z silnikiem 1.1, której wyprzedzanie zajęło aż 25 sekund. W kolejnej grupie, do której należały samochody kompaktowe i klasy średniej, najlepszy wynik uzyskało Audi A4 3.0 TDI z czasem 12,3 sekundy. Najgorsza zaś była Dacia Logan, której wyprzedzanie trwało 18,1 sekundy i przełożyło się na przejazd w tym czasie blisko 550 metrów. W kategorii minivanów najlepszy był Mercedes klasy B z wynikiem 13,2 sekundy na odcinku wyprzedzania 426 metrów. Miejsce u samego dołu tabeli zajął Peugeot 1007, któremu wyprzedzanie zajęło 21,5 sekundy. Wśród SUVów pierwsze miejsce zajął Porsche Cayenne Turbo z bardzo dobrym ogólnym czwartym czasem w teście wynoszącym 9,7 sekundy. Na dole tabeli znalazła się Kia Sportage, która uzyskała zresztą niewiele gorszy wynik niż plasujące się pozycje wyżej Volvo XC90. W grupie aut klasy premium dwa pierwsze miejsca zajęły samochody BMW, uzyskując odpowiednio czasy wyprzedzania wynoszące 10,7 sekundy oraz 11,5 sekundy. Najgorszy wynik odnotował Renault Versatis z silnikiem 2,2 litra w dieslu, uzyskując 16,8 sekundy. W ostatniej kategorii w teście, czyli wśród aut sportowych, niespodziewanie zwyciężyło Ferrari 612, uzyskując równe 8 sekund, co było jednocześnie najlepszym wynikiem w teście. Najsłabszy okazał się Cadillac CTS, którego wyprzedzanie trwało blisko 7 sekund dłużej. Moim subiektywnym zdaniem najgorszy wynik w tej grupie uzyskała jednak Corvetta, której wyprzedzanie trwało tylko 0,1 sekundy krócej niż w przypadku Golfa GTI. Dla auta owianego taką legendą moim zdaniem jest to beznadziejny wynik, tym bardziej, że pozwolił on się uplasować Chevroletowi dopiero na 22 wśród 75 pozycji. Wyniki całego testu znajdziecie na mojej stronie na Facebooku. A teraz małe podsumowanie. Coraz więcej osób mówi o wyprzedzaniu w sposób nieodpowiedzialny, każąc kurczowo trzymać się przepisów ruchu drogowego. Przykładowo, jest ograniczenie do 90, to nie wyprzedzam szybciej, bo to maksymalna prędkość. Oczywiście, jeśli łamiemy przepisy, narażamy się na konsekwencje, chociażby związane z otrzymaniem mandatu. Jeśli jednak zależy nam na bezpiecznym przeprowadzeniu tego manewru, oczywiście po zapoznaniu się z sytuacją na drodze, powinniśmy go zakończyć jak najszybciej, co podkreślają prawdziwi eksperci motoryzacyjni. Nawet w przypadku idealnych warunków na drodze, manewr ten może trwać bardzo długo, a jak sami wiecie, sytuacja na drodze jest dość dynamiczna i może zmienić się w ciągu kilku sekund. Jak widzicie po wynikach testu, nawet maksymalne wykorzystanie możliwości naszego silnika nie gwarantuje szybkiego zakończenia wyprzedzania, więc w każdym przypadku należy mierzyć siłę na zamiary. Oczywiście, nie nakłaniam Was do łamania przepisów, ale jeśli już zabieracie się do wyprzedzania, upewnijcie się, czy możecie bezpiecznie je przeprowadzić, a później zróbcie to możliwie szybko, nie narażając przede wszystkim innych uczestników ruchu drogowego oraz swoich pasażerów na skutki nieodpowiedzialnego manewru, który może skończyć się na przykład zderzeniem czołowym. To tyle w tym odcinku. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie go do końca. Tradycyjnie 500 000 wyświetleń i robię kolejny film. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!